a z drugiej strony musimy zdecydowanie bardziej szeroką propagandę właśnie w krajach arabskich prowadzić i pokazywać, że granica Polski jest szczelna i nie przepuszczamy te osoby dalej. No tutaj naturalnie mur byłby idealny, żeby pokazać to. Niestety propaganda działa tak, że te 4-5 tysięcy osób, które już dostały się do Niemiec, do Brandenburgii, często niestety wysyłają zdjęcia, a mam znajomych, którzy potrafią na forach arabskich się poruszać, oni mi pokazują nieraz, że no patrz, jaka tam propaganda już jest zrobiona. Ludzie, którzy są w Niemczech, wysyłają na swoje fora, że im się udało, tak? Kwestia jest odwagi i chęci. I no, tym sposobem zachęcają innych, żeby też właśnie ruszyli w tę stronę. My musimy jeszcze większą po prostu propagandę robić, pokazać żołnierzy, pokazać ludzi, którzy nie przepuszczają, że ci ludzie tam są, nie mogą przejść. I wydaje się, że to jest jedna, czyli ta propaganda jest jedną z metod, aby też zniechęcić dużą część ludzi, aby taką podróż w ogóle wyruszali. No bo problem się robi, jak oni już tu są naturalnie. W momencie, gdzie jeszcze są u siebie, można jakoś to zatrzymać.